praktyczna rada dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z kulturystyką, a więc z budowaniem własnego ciała, a mają kłopoty z nadmiernym otłuszczeniem. Otóż suplementacja im wcześniej jest wprowadzona, tym lepiej, ponieważ dostarczenie odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości białek przyspiesza metabolizm. I teraz, bez względu na to, do jakiej grupy należymy, ale nasz organizm jest bardzo znacząco otłuszczony, wybieramy sposób ten, który jest przeznaczony dla endomorfików. A więc spożywamy przede wszystkim odżywki wysokobiałkowe po to, żeby znacznie przyspieszyć metabolizm i żeby nasz organizm w trakcie pracy i po, między treningami, w stopniu znacznie większym spalał niepotrzebną, nadmierną tkankę tłuszczową. Do suplementacji odżywkami zawierającymi białko możemy śmiało zastosować dodatkowo już wyspecjalizowane odżywki, na przykład tak jak HMB, aminokwasy rozgałęzione i jeden aminokwas, który jest bardzo ważny przy budowaniu masy mięśniowej, glutamina. Bywają preparaty zawierające te aminokwasy razem, ale badania naukowe stwierdziły, że aminokwasy rozgałęzione najlepiej jak kreatynę podawać na pusty żołądek. Wtedy wchłaniają się błyskawicznie, chroniąc nasze mięśnie i jednocześnie zapobiegając katabolizmowi mięśni, czyli ich rozpadowi. Zasadą jest, że przed wysiłkiem powinny być przyjęte aminokwasy rozgałęzione, a po wysiłku glutamina. Nie powinny być te aminokwasy podawane razem. W jaki sposób postępujemy, jeśli jesteśmy w trakcie przyjmowania odżywki zawierającej białko? Otóż w składzie tych białek, które oferuje producent, są następujące aminokwasy: izoleucyna, leucyna i walina. I to są właśnie aminokwasy rozgałęzione. W związku z tym, że badania wykazały, że trzeba podawać je osobno, czyli całą trójkę, ale osobno, w odpowiednich stosunkach, wtedy wchłaniane są najlepiej, należałoby jeszcze dodatkowo do tej odżywki na pusty żołądek, a więc w przerwach między odżywkami i posiłkami, zastosować właśnie te aminokwasy rozgałęzione. Jeśli jeszcze chcemy wzmocnić działanie, to jeszcze dodatkowo dodajemy taki aminokwas, który się nazywa glutamina. I tą glutaminę też znajdziecie na opakowaniu tej odżywki. I ktoś zapyta, jaki to ma sens, żeby znów powielać? W tym przypadku ma. Otóż okazuje się, że te aminokwasy podane na pusty żołądek osobno i ten aminokwas, jakim jest glutamina, podany bezpośrednio po wysiłku, potęguje syntezę białek w naszych mięśniach. I w związku z tym warto te aminokwasy podać, ponieważ wszystkie aminokwasy to jest nic innego jak cegiełki białek. A białka to nie tylko nasze mięśnie, to są jeszcze substancje regulatorowe, bardzo ważne w naszym organizmie. To są enzymy i hormony. A więc podając większą ilość białek, podając poszczególne aminokwasy, uzyskujemy jeszcze lepszy stan endokrynologiczny naszego organizmu, czyli inaczej stan chemiczny naszego organizmu. Mamy większą ilość w naszej krwi hormonów, tych wszystkich substancji regulatorowych, które są bardzo ważne. Praktycznie, jak to zrobić? Propozycja jest między innymi taka. Otóż po obudzeniu się przyjąć porcję aminokwasów rozgałęzionych. Po pewnym czasie spożyć na przykład śniadanie i po śniadaniu przyjąć odżywkę białkową. Po czym udać się do szkoły, do pracy, czy na trening, jak kto woli. I postępować w ten sposób, że aminokwasy rozgałęzione i glutaminę spożywać albo przed treningiem aminokwasy rozgałęzione, a po treningu glutaminę, albo rano aminokwasy rozgałęzione, a na noc glutaminę. Otóż glutaminę można łączyć z odżywką białkową, dodatkowo. Uwaga do szczególnie mezomorfików i ektomorfików: po osiągnięciu celu, a więc utraty nadmiernej
i niepotrzebnej zupełnie tkanki tłuszczowej, wracamy do suplementacji zgodnej z naszą sylwetką.